Co istotnego wydarzyło się w życiu Grupy Orlen? O tym właśnie teraz w naszym programie informacyjnym. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Zaczynamy od najważniejszych tematów tego wydania. Konferencja wynikowa Grupy Orlen. Orlen w programie Dostępność Plus. 6. Orlen Warsaw Marathon. Jak co kwartał, sala notowań Giełdy Papierów Wartościowych była miejscem konferencji prasowej, podczas której ogłosiliśmy wyniki finansowe Grupy Orlen. Tym razem dane dotyczyły pierwszego kwartału 2018 roku. Wyniki finansowe Grupy Orlen są lepsze pomimo dużo słabszych warunków makroekonomicznych, w których zostały osiągnięte. Dane finansowe na konferencji przedstawili Zbigniew Leszczyński i Wiesław Protasewicz, członkowie zarządu PKN Orlen, oraz Rafał Warpechowski, dyrektor wykonawczy do spraw planowania i sprawozdawczości, i Iwona Waksmuncka-Olejniczak, dyrektor Biura Relacji Inwestorskich. Każdy z segmentów działalności grupy zakończył pierwsze 3 miesiące roku z pozytywnym skutkiem, co przełożyło się na wyniki, które podsumowały szef Orlenu. W pierwszym kwartale 2018 roku wypracowaliśmy solidny zysk operacyjny, prawie 1 900 000 000. Jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę uwarunkowania makroekonomiczne. Nasza wizytówka, czyli Detal, osiągnął zysk operacyjny na poziomie 464 milionów. Jest to rekordowy wynik za pierwszy kwartał, aż o 93 miliony wyższy niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Dobre wyniki operacyjne przełożyły się na zysk netto w wysokości 1 miliarda 44 milionów złotych. W omawianym okresie 8% wzrósł przerób ropy. Firma odnotowała także łączny wzrost wolumenu sprzedaży w skali grupy. W ostatnim kwartale Orlen osiągnął przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 0,5 miliarda złotych, a dług netto wynosi 5 miliardów 200 milionów złotych przy zachowaniu bezpiecznego, przewidzianego w strategii poziomu dźwigni finansowej wynoszącego 15,7%. Miniony kwartał 2018 roku przyniósł też dobrą informację dla akcjonariuszy Orlenu. Pomimo zrealizowanego wykupu akcji Unipetrolu za kwotę 3,5 miliarda oraz planu przejęcia kapitałowego grupy Lotos, podjęliśmy decyzję o zarekomendowaniu wypłaty dywidendy na poziomie 3 zł za akcję, to jest około 1 miliarda 300 milionów złotych. W ten sposób konsekwentnie realizujemy politykę dywidendową, dbając o naszych akcjonariuszy. Inne kluczowe decyzje i wydarzenia pierwszego kwartału to wizyta prezesa Daniela Obajtka na Litwie i regulacja stosunków biznesowo-gospodarczych na linii rządu Republiki i spółki z naszej grupy kapitałowej, podpisanie listu intencyjnego w sprawie przejęcia kapitałowego przez Orlen grupy Lotos, a ostatnio wprowadzenie na rynek nowych paliw Efekta, które dostępne są na stacjach paliw naszej sieci. W Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja inaugurująca program Dostępność Plus. Jednym z sygnatariuszy dokumentu Partnerstwo na rzecz dostępności jest nasza firma. Chodzi o wypracowanie właściwych przepisów, które będą dawały możliwość egzekwowania, by osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogły bez przeszkód korzystać ze wszystkich obiektów, z jakich bez barier korzystają osoby pełnosprawne. Deklaracją partnerstwa stanowiącą zobowiązanie współpracy w ramach programu Dostępność Plus realizowanego przez rząd Mateusza Morawieckiego sygnowali przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i mediów. W imieniu Orlenu dokonał tego Zbigniew Leszczyński, członek zarządu do spraw sprzedaży. Podpisanie porozumienia to potwierdzenie, że w każdym aspekcie funkcjonowania PKN Orlen będzie kierował się ideą dostępności i równego traktowania, a także dąży do wyrównywania szans nie tylko w swojej firmie, ale również w otoczeniu, na które ma wpływ i które może kreować. To jest program, który obejmuje swoim zakresem przestrzeń fizyczną, czyli chociażby miejsca publiczne, w których się poruszamy, przestrzeń cyfrową, czyli internet, media, przestrzeń rozumianą jako usługi publiczne, czyli na przykład edukacja, dostęp do ochrony zdrowia, przestrzeń w jej wymiarze mobilnościowym, czyli środki komunikacji, transport publiczny, autobusy, tramwaje, koleje, samochody. Również dostępność rozumianą jako produkty dostosowane, czy usługi dostosowane do różnych potrzeb.
Podczas zorganizowanej ekspozycji przy okazji uroczystego podpisania można było sprawdzić, jak w tak zwanych normalnych dla wielu członków społeczeństwa sytuacjach funkcjonują osoby starsze, niedowidzące czy głuchonieme i odczuć na własnej skórze codzienne wyzwania osób niepełnosprawnych. PKN Orlen część z założeń programu Dostępność Plus realizuje z powodzeniem od kilku lat, inne są na etapie wdrażania, a kolejne będzie tworzyć jako efekt przystąpienia do programu. 1350 stacji Orlen posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym prysznice. Na ponad 1000 stacji wydzielone są specjalne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a podjazdy są specjalnie dostosowane. Koncern intensywnie modernizuje sieć stacji, by jeszcze w większym stopniu wyjść naprzeciw potrzebom osób z różnymi dysfunkcjami. Po raz szósty odbył się Orlen Warsaw Marathon. Narodowe Święto Biegania przywiodło do stolicy tysiące osób, które zmierzyły się na dwóch dystansach. Biegu na 10 km i oczywiście dystansie maratońskim. Na tym drugim rozegrano także Mistrzostwa Polski Mężczyzn. Przed oficjalnym sygnałem startowym tysiące zgromadzonych na Wybrzeżu Szczecińskim biegaczy w białych i czerwonych koszulkach uczciło wyjątkową rocznicę stulecia odzyskania niepodległości Mazurkiem Dąbrowskiego. Punktualnie o godzinie 9 po sygnale startowym maratończycy ruszyli na północ miasta w stronę Mostu Świętokrzyskiego. Uczestnicy biegu o 60 km udali się prawobrzeżną częścią stolicy na południe. Na trasie obu dystansów przygotowano specjalne punkty kibicowania, w których mieszkańcy Warszawy mogli dopingować zmagających się z kolejnymi kilometrami biegaczy. W sumie w tej edycji Orlen Warsaw Marathon wystartowało około 20 tysięcy zawodników. W maratonie na najwyższym podium stanął Ezekiel Omulo z Kenii. Bardzo dobrym czasem 2 godziny 11 minut 17 sekund. Drugi na mecie z czasem 2 godziny 11 minut 41 sekund zameldował się ubiegłoroczny zwycięzca Orlen Warsaw Marathon Felix Kimutaj z Kenii. W trakcie Orlen Warsaw Marathon rozdawane są także Mistrzostwa Polski na maratońskim dystansie. Mistrzem został Jared Szegumo z czasem 2 godziny 13 minut 53 sekundy i tym samym zakwalifikował się do startu w Mistrzostwach Europy w Berlinie. 18 kwietnia prezes PKN Orlen Daniel Obajtek spotkał się z zarządem, kadrą menedżerską, reprezentantami związków zawodowych, a także pracownikami obszarów wsparcia i produkcji Anwilu. Prezes wskazał, że Anwil stoi przed zadaniem zintensyfikowania prac zmierzających do zwiększenia mocy wytwórczych nie tylko w obszarze produkcji nawozów, ale także tworzyw sztucznych, co będzie kolejnym krokiem wydłużenia łańcucha wartości. Prezes podkreślił, że dostrzega potrzebę zintensyfikowania współpracy w ramach grupy Orlen. Jest to ważne w kontekście rozbudowy mocy produkcyjnych instalacji nawozowych. Biuro Techniki było współorganizatorem wyjazdowego posiedzenia Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie odbyło się 20 kwietnia 2018 roku w Pałacu Srebrna. W trakcie posiedzenia dyrektor Biura Techniki Tomasz Przybysławski, dyrektor Wydziału Inżynierii Utrzymania Ruchu Robert Wódecki w sposób wyczerpujący przedstawili główne projekty, programy, zagadnienia i wyzwania wchodzące w skład sześciu filarów rozwoju utrzymania ruchu. Dyskutowane były m.in. zagadnienia w zakresie rozwoju automatyki przemysłowej z punktu widzenia uczelni technicznych oraz PKN Orlen. Goście odwiedzili również zakład produkcyjny. Biel i czerwień uznano za barwy narodowe 3 maja 1792 roku. Takie mamy kolory, biały i czerwony. Taka flaga jest nasza. Wiesz? Ja zawsze wywieszam polską flagę. O tym się nie zapomina. To symbol tego, co nas łączy. Zawsze jak jeździmy za biało-czerwonymi, odnajdujemy się po flagach. W grupie Raźni zawsze razem pod jedną flagą. Wywieś flagę. Bądź dumny, że jesteś Polakiem. XVI i XVII czerwca to data tegorocznych Dni Chemika. Jak zawsze w pierwszym dniu obchodów na płockich arenach sportowych odbędzie się Orlen Olimpiada. Zapisy już wkrótce. Ponadto na uczestników będą czekać liczne atrakcje piknikowe, gry, zabawy, konkurencje, urządzenia pneumatyczne, również takie, które po raz pierwszy pojawią się w Płocku. Na zakończenie sobotnich atrakcji odbędzie się koncert, który z pewnością wszystkim na długo pozostanie w pamięci. Dzień później, w niedzielę 17 czerwca, oprócz atrakcji piknikowych i rodzinnych, na scenie będziemy podziwiać młodych uczestników Talentiady, konkursu młodych talentów. Więcej informacji o Orlen Olimpiadzie, Dniach Chemika i Talentiadzie już wkrótce. Dzień Ziemi to coroczne święto obchodzone na całym świecie. Od wielu już lat jego obchody wpisują się także w działania wolontariuszy grupy Orlen. W tym roku znów kilkaset osób włączyło się w porządkowanie terenów lokalnego środowiska.
Wolontariusze z Orlenu po raz piąty wzięli udział w wiosennej akcji ekologicznej w ramach Światowego Dnia Ziemi. W Płocku uporządkowane zostało najbliższe otoczenie zakładu produkcyjnego Dolina Rzeki Brzeźnicy. We Włocławku wolontariusze zadbali o teren wokół jeziora Łuba, znajdującego się w bliskiej okolicy miasta. W działania zaangażowanych było ponad 200 wolontariuszy, pracowników koncernu wraz z rodzinami, lokalna społeczność, zakładowa straż pożarna, a także ZHR i WOPR. W sumie zebrano ponad 200 worków śmieci oraz inne duże przedmioty, takie jak opony czy meble. Zorganizowani jesteśmy bojowo, jest 6 grup, mamy wyposażenie, jesteśmy zabezpieczeni, przeszkoleni, przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Musimy o tym pamiętać, że to nie tylko to, żebyśmy coś zrobili, ale żeby jedna szczęśliwa akcja odbywała się w sposób bezpieczny i cywilizowany. Na zakończenie działań dla wszystkich uczestników sekretariat programu Responsible Care przygotował ekopiknik, gdzie najmłodsi wolontariusze poprzez gry i zabawę mogli przyswoić sobie wiedzę z zakresu ekologii i przyrody. Dodatkowo, zgodnie z założeniami i tradycją akcji Drzewko za butelkę, uczestnicy otrzymali prezent – roślinę do dalszej uprawy. 64 gimnazjalistów z Włocławka i okolic wzięło udział w warsztatach, które Anwil zorganizował w laboratoriach Zespołu Szkół Chemicznych. Zajęcia na zaproszenie tej spółki poprowadzili naukowcy z Politechniki Łódzkiej. Niekonwencjonalne lekcje chemii odbyły się w ramach drugiej edycji warsztatów. Anwil wspólnie z Zespołem Szkół Chemicznych we Włocławku zorganizował warsztaty chemiczne dla gimnazjalistów. To już druga edycja tego naukowego przedsięwzięcia. Propagowanie chemii dla Anwilu jest o tyle ważne, że chcemy tutaj we Włocławku mieć grupę wykwalifikowanych pracowników, którzy będą rozwijać chemię i tym samym rozwijać Anwil. Takie trójstronne porozumienie, można powiedzieć, technikum, szkoła wyższa i pracodawca jest idealne, ponieważ już od momentu nauczania w technikum jesteśmy w stanie dostosowywać program, aby w konsekwencji osoba, która będzie chciała rozwijać się z Anwilem, była jak najbardziej przygotowana do naszego profilu. Niekonwencjonalne lekcje chemii poprowadzili naukowcy z Politechniki Łódzkiej, którzy opowiedzieli młodym pasjonatom chemii o polimerach. Zaprezentowano także, jak otrzymywana jest pianka poliuretanowa. Przeprowadzone zostały eksperymenty pokazujące właściwości gumy oraz proces powstawania powłoki ceramicznej. Tyle w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program już niebawem. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.